Cześć, ja nazywam się Lesław Niemczyk i prowadzę dla Was w YouTube seminarium pod hasłem Jak osiągnąć bogactwo i równolegle do tego prowadzę stronę Akademia Finansów Osobistych pod adresem www.leslawniemczyk.pl. Dzisiaj miał być już trzeci odcinek o lokatach bankowych w kontekście drogi do wolności finansowej, ale w tym tygodniu znalazłem coś intrygującego w radio. I w związku z tym pomyślałem, że lokaty bankowe przesuniemy troszeczkę do przodu, a w to miejsce wstawimy właśnie ten dzisiejszy odcinek. Otóż dwa dni temu jadąc do pracy przeskakiwałem po stacjach radiowych, szukałem czegoś ciekawego i nagle na częstotliwości Radia Maryja, tak, tak, moi drodzy, to właśnie było Radio Maryja, usłyszałem zajawkę o audycji pod tytułem Jak uniknąć pułapek w drodze do wolności finansowy. Zaintrygowało mnie to, bo z jednej strony największe w Polsce katolickie media, a z drugiej strony pogadanki o finansach osobistych, o drodze do wolności finansowej. A więc zarezerwowałem sobie czas i wieczorem odsłuchałem całą tą audycję. Mało tego, ona jest teraz dostępna na YouTube, łatwo ją znajdziecie. Także link do tego filmiku jest w bieżącym wpisie na mojej stronie lesławniemczyk.pl. W związku z tym dzisiejszy odcinek poświęcamy temu, co nazwałem chrześcijańską drogą do wolności finansowej. Zapraszam do odsłuchania i zapraszam do pogłębienia tego tematu we wpisie na mojej stronie leslawniemczyk.pl. Chcę Was zapytać, jak Wy odbieracie to zestawienie? Z jednej strony największe w Polsce katolickie media, więc Radio Maryja i Telewizja Trwam, a z drugiej strony pogadanki o finansach osobistych, finansach rodziny i drodze do wolności finansowej. Mnie się osobiście bardzo podoba to zestawienie, albowiem według mnie jest to swoisty znak czasu. Otóż wydaje mi się, że w naszym fantastycznym społeczeństwie, w naszym pięknym kraju dokonuje się głęboka, choć powolna, przemiana w zakresie myślenia o finansach, ekonomii, drodze do bogactwa i wolności finansowej. Cały czas oczywiście jeszcze pokutuje ten stary sposób myślenia, kiedy dążenie do wolności finansowej wiązało się jakby ze złymi wyborami moralnymi. Ale coraz wyraźniejsze jest to drugie nowe myślenie, kiedy właśnie skłonność właściwego wykorzystania swojego życia, które także przynosi rezultaty materialne, rezultaty finansowe, to po prostu dobry wybór. Ale do rzeczy. Otóż 22 maja bieżącego roku w cyklu Rozmowy Niedokończone, zarówno w Telewizji Trwam, jak i Radio Maryja, był odcinek pod tytułem Jak uniknąć pułapek w drodze do wolności finansowej. W ramach tego odcinka przeprowadzono ciekawą rozmowę z małżeństwem, panią Elżbietą i panem Mirosławem Wrotkiem. I to małżeństwo opowiadało o ekonomii i finansach z perspektywy chrześcijańskiej, a więc tego, co na ten temat zawarte jest na kartach Pisma Świętego. Może warto powiedzieć, że oboje państwo występujący w tym odcinku są liderami edukacji finansowej Crown. Dzisiaj edukacja finansowa Crowna obecna jest w wielu krajach na świecie i prowadzona pod szyldem Crown Financial Ministries. Taką nazwę przyjęto w roku 2000, ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się wiele lat wcześniej, a mianowicie w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i 80. powstają dwie niezależne, duże organizacje, które starają się doradzać i inspirować ludzi, jak zarządzać pieniędzmi, jak zarządzać pracą, czasem, zgodnie z tym, co zawarte jest w Piśmie Świętym, w Biblii. W Polsce edukacja finansowa Crown rozpoczyna się w roku 2008, a więc już 10 lat temu. I wtedy to aktywiści katoliccy podpisują porozumienie z Crown Financial Ministries i powołują do życia Fundację Edukacja Finansowa Crown. Czym zajmuje się w Polsce i na świecie edukacja finansowa Crown? Chodzi tutaj przede wszystkim o kilka filarów zdrowych finansów osobistych, zdrowych finansów rodziny. Jakie są to filary?
przede wszystkim jak oszczędzać pieniądze, jak nie dać się wciągnąć w ten konsumpcyjny styl życia, to co nazywa się czasami w kalifornizację potrzeb, jak się nie zadłużać albo jak wychodzić z długów, jak zdobyć, wykształcić sobie poprawne nawyki finansowe, które pomogą nam sterować naszymi wydatkami, które pomogą nam starać się o coraz wyższe dochody. W zasadzie edukacja skierowana jest do wszystkich, ma taką formułę otwartą, ale nikt tam nie ukrywa, że to wszystko bazuje dość mocno na wartościach chrześcijańskich. Ja oczywiście prowadząc stronę Akademia Finansów Osobistych i robiąc te seminarium Jak Osiągnąć Bogactwo, zwróciłem przede wszystkim uwagę na to, jakie aspekty metodyczne, jakie instrumentarium zalecają liderzy edukacji finansowej KRAM. Możecie to sprawdzić, odsłuchując całą tą audycję, bo ona jest wartościowa, uważam. Link do tej audycji znajdziecie na samym dole aktualnego wpisu na blogu Akademia Finansów Osobistych. Na samym dole będzie to okienko, wystarczy kliknąć i w YouTube to zobaczyć. I chcę, abyście zwrócili uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, ci liderzy edukacji finansowej KRAM mówią, że warto robić bilans, warto znać swoją sytuację majątkową i finansową. Ten wątek od samego początku jest obecny w ramach naszego seminarium. Po drugie, zwracają uwagę, że warto nabyć nawyk planowania, budżetowania finansowego, a więc wychodzenia wyobraźnią do przodu, jak będą się kształtowały nasze finanse w najbliższym miesiącu, może w najbliższym kwartale. I po trzecie, starają się nas zmotywować do tego, abyśmy wyrobili w sobie nawyk rejestrowania wydatków, rejestrowania dochodów. Ja to wolę nazywać rejestrowania przychodów i kosztów. O tym wszystkim gdzieś cały czas jest w ramach tej edukacji finansowej, którą prowadzimy jako Akademia Finansów Osobistych. Więcej szczegółów znajdziecie na moim blogu lesławniemczyk.pl. Zapraszam do lajkowania, komentowania, do kontaktu ze mną przez media społecznościowe, a nawet telefon, który znajdziecie na stronie lesławniemczyk.pl. Także za tydzień prawdopodobnie wracamy do lokat bankowych na drodze do wolności finansowej, a dzisiaj trzymajcie się, cześć!